Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax, a to jest Metro Last Light, jak zresztą sami widzicie. I zanim zaczniemy kolejny odcinek, należy się małe wytłumaczenie. A mianowicie, w momencie, w którym ostatnio się zacięłem, grałem bez nagrywania kawałeczek i dosłownie przeszłem. Nie widziałem tam jednych drzwi, powiedzmy, jednego przejścia takiego dużego, a mapa była pierdolna na całą ścianę i nie widziałem jej. Przeszłem kawałek, jedną lokację, gdzie się trochę postrzelałem i po chwili znalazł mnie mój stary przyjaciel. Zresztą przeczytajcie sobie. Miller but haven't resigned from it either. Przeczytaliście, rozumiem. I jest git. Znalazł nasz stary przyjaciel. Everything's cordoned off here. But I believe the order has an outpost nearby. On the surface, the church in the marshes. Ta jest. Try that place. A znasz drogę? They might meet you there. Fajnie, żeś się tu urządził, Andrew. Ciekaw jestem, kim on był. Pewnie mi rewolwerów napisze. Pewnie to jakaś ważna postać. Ładnie masz się. Najładniejsze miejsce w metrze póki co. Widziałem. No pokaż. This baby. The boys even gave her a name. You can't help but fall in love with her. Szkoda, że nie znam cyrylicy. She did a swell job running refugees. Tak? But hell, you can't save everyone. Tak jest. We have people in Venice too. When you get there, find Woodpecker and tell him where you left our baby. No fajnie, ale mogę to wziąć? No nie gadaj. Uhu! Zawsze o tym marzyłem. Fuck yeah! Szkoda, że nie... Dawaj! No... Spoko. Świat... Nara! I tak cię nie słuchałem! Da się to jakoś bardziej rozpędzić, bo trochę się boję. Fuck! Będę musiał wyłazić? No nie, to już mi się nie podoba. Myślałem, że to będzie trochę szybsze. Nie, pająki nie, to nie dla mnie. Shit! Jak on kieruje tym, jak on trzyma karabin? Aha, to mi chyba nie trzeba kierować. Szkoda, że nie da się go przejechać. Kurde, co u mnie się tak ciemno robi znowu? Kurczę, takie te teraz deszczowe dni są koszmarne. Strasznie nie lubię. Strasznie... O! Sorry, ale trzeba coś sprawdzić. Nie wiem, czy to będzie najmądrzejszy pomysł wychodzi teraz z tego wagonu, ale... Zapalmy światło. Żeby pajączki na mnie zagrażały. Z lunetą karabin? Czekajcie, na co go wymienimy? Z shotguna? Z tego? Z tego chyba. To jest z tłumikiem. Ale snajperka to jest moja stylowa. I oburęczność to moja stylowa. Czy one lecą do mnie? No shit. Okej, pozbierać wszystko. Kurczę, trochę to jest tej eksploracji. Więcej niż się spodziewałem. Ale nic, ja was nie będę tym zanudzał. Postaram się jak najszybciej dotrzeć do celu. Fuck off! Sorry za moje reakcje, ale dobrze wiecie, że się boję pająków. Spierdolamy! Wybieramy tego... Ubojnik to jest chyba. Ta broń. Wypierdalać. No nie. Fuck. Zdupiłem to. Dobra, wysiadamy.
Trzeba otworzyć drzwi. I jedziemy dalej. O, co jest? Zepsuło się coś? Czemu nie da się tego otworzyć? Coś jest zblokowane. Fuck! Nie gadajcie, że ja muszę jeszcze gdzieś iść. No nie. No way. No way. Wypierdalać, bo spalę wszystkim. Wszystko. Okej, okay, tutaj żarówek nie wykręcamy. Jak najbardziej światło jest nam potrzebne. Fuck. Aż mi o... Wypierdalaj! Wypierdalaj! Uj, mam taką gęsią skórkę, że ja to pierdolę. Kurwa, to są skorpiony czy pająki w końcu? Kończy mi się miejsce na kamerce. Ale raczej się skończyło chyba. Szkoda, że nie widzieliście mojej miny. O ile nie widzieliście. Okej, okay, jestem na zot. Chociaż nie wiem, czy to było mądre, bo moje krzywienie się nie jest zbyt piękne, ale no... Na tym polega ta kamerka cała. Wako! Co jest? Czemu się nie bał światła? Okej, okay. Dobra, trzeba się przemieszczać, bo tak to do dupy dojdziemy. Raus! Raus! Wypierdalać! Czemu się nie boi światła ten czarny? To jest jakiś mocniejszy chyba. Coś mu odpadło. Fuck off! Fuck! Co jest? Czemu ty kurwa tyle żyjesz? Wypierdalać! No kur... Nie wierzę w to. Ja cię kurwa złapię! Kurwa, otoczyły mnie! Skurwysyny! Aaaa, spierdalać! Dymi mi się z karabinu, ja. Wypier... No co jest? Czemu ty się, kurwa, światła nie boisz? Huh! Kurwa. O kurwa! Dawaj. Gin. Gin. Ach, ten movement. Jak w CS-ie. Ups. Aha, ja i tak przypalam, że one już takie czerwone się robią, no? Wypierdalaj. Fuck! Spierdala już! Kurwa, czy ja tu wszystkie naboje stracę na jakieś pojebane pająki, które kurwa nie wiedzą... No, coś tam zdobyliśmy, na szczęście. Chwila spokoju. Dobra, naprawiamy te drzwi i spierdalamy stąd! Właśnie, przydałoby się też podładować latarkę. Nie, znowu je słyszę, niech mnie chuj strzeli. Okej, mam nadzieję, że drzwi zadziałają. Geronimo! Spierdalamy stąd!
Ta-ra-la-la-la. Biegnij, Artyom! Biegnij! Nie, kurwa, co ja zrobiłem? Przecież trzeba otworzyć. Wysiadaj, wypierdalamy stąd. Kurwa, jak ja bym widział pająki, to ja bym wyskakiwał z tego normalnie. Dobra. Wsiadaj i zdupiamy. Ale przyjazdka, nie ma co. Dawaj. Maska, kurwa. Dobra. Jademy w tą, bo tam nie ma co. No i mam nadzieję, że... What the fuck? Co to jest? Kurwa, fuck. Mały dylemat miałem. A to już będzie moja brykana zawsze? Fajnie by było. Deszcz? Kurwa, jesteśmy prawie że na powierzchni. Aha, dlatego musiałem maskę ubrać. Ja pierdolę, co to się dzieje? Co to za kreatury? Kurwa, trochę strach się zatrzymywać, żeby tam wyjść. Ale cóż. No nie, zamknięte znowu. Kurwa, cały pociąg pcham. Jakie kino. Ej, trochę się zaczynam bać tych, kurwa. Właśnie. O kurwa. Ło, co on zrobił? Chycił się tego. Kurwa, spierdalać mi z mojej fury. No, fuck. No nie wierzę, kurwa, trzeba style! Zmieniamy gnata. Wypierdalać. Dobra, trzeba użyć koksów. Przetrzeć maskę. No nie. Dobra, z daleka można walić snajperom. O kurwa, ale stąd już spierdalaj. Kurwa, musiałeś... Co jest? O kurwa. Sorry za taką niską kulturę osobistą, ale... O kurwa. No nie wierzę, nie, za dużo tego! Dobra. Pierdoliliśmy w ten pociąg. Tym razem zrobimy to inaczej. Snajperką. Kurwa, zajebica ta snajperka. Nie ma co! Okej, nie ma najgorzej. Przetrzyj tą maskę, zajebiście mi się to podoba, jaką przeciera tą maskę. Co jest? No już wiem, co jest, niestety. Okej. Teraz zróbmy to tak. Spierdalaj. Też. Kurwa, nie. O, pięknie, nie najgorzej. O, przeładowane. Nie ma źle, tylko przetrzeć maskę. Nie! Czemu tyle was? Okej. Snajperką, póki jest daleko. No, tak. Zajebista jest ta snajperka. Tamto już było lepsze. O, kurwa, teraz masz momenty na przeładowywanie. No. Jednak dwustrzałowa strzelba to jednak jest trochę... Co jest? Okej, zmieńmy na naszego ubójnika. No i co teraz? Dobra. Wyjdźmy i sprawdźmy, co jest grane. No. Gdzie żeś się, kurwa, przyblokował? Co jest grane? Ślepy zaułek, rozumiem.
Czyli mamy kapę, jednym słowem. A to też z tego powodu. A zobaczymy, co tu jest. No kurwa, co jest? Czemu nie mogę przejść dalej? Artyom, czy jesteś jakiś upośledzony? Czyli jesteś. Nie da się jakoś tu wejść na ten pociąg. Nie da się. Artyom nie umie na to wejść. No ale okej. Przejdźmy tutaj kawałek. Zobaczmy, co tutaj jest. Oj, nie wesoło. A, tutaj mamy jakieś wejście. Pięknie, pięknie. Siemano. Jakieś katakumby czy coś. O kurwa, już mi się to nie podoba. Bardzo. Bardzo. What is... O kurwa, teraz... O-o. No, zgiń, rzesz marnie o jeden, drugi! Dobra, trzeba jak najszybciej stąd spierdalać, moim zdaniem. Wow! Skąd ty, żeś się tu kurwa wziął? Nie czuję, że rymuje. Czy ja tu przyszłam poszukać tylko tego kolesia? Nie, coś tutaj jest. Wbijaj, nie da się wbić tam? Kurwa mać. Kurwa mać, jak ja nie lubię takich sytuacji. Strasznie dużo takich sytuacji było w grze Stalker. Nie wiem, czy kojarzycie tą grę. A, stąd się pewnie wzięli. Strasznie takich dużo sytuacji właśnie było w Stalkerze, gdzie kurwa kolesiowi już... Na kolesie już działało strasznie na... O nie. Koleś już był strasznie napromieniowany. Nie miał amunicji. Dosłownie sekundy go dzieliły od śmierci. A tu jeszcze go atakowała jakaś banda psów w ciemności. No co jest? Jak zmienia się te filtry czy coś w tej masce? Chyba zaraz zdechnę i tym skończymy odcinek. Ściągaj tą maskę może, co? Teraz to dopiero będzie. Ło, jest! Dawaj, Artyom. O, mamy na 14 minut, tak? Miejmy nadzieję, że to... Fu. Ta gra robi na mnie wrażenie. Mówiłem już to? Robi na mnie wrażenie straszne. Przyprawa mnie o dreszcze, to... What the fuck? Co jest? Jest w kurwę klimatyczna. Chyba to też wspominałem. Co to jest? Szpital? Co to jest? Aha, Artyom ma zwidy. Znowu. Tym razem widzi... Tym razem widzi pełno... Co jest? Czy ja się... No, sorry. Dobra, trzeba stąd się jakoś ewakuować. To moim zdaniem powinny być działające drzwi, ale kurwa nie działają. Dobra, pierdolić ten szpital obłąkanych. Trzeba iść dalej. Znając życie, powinno się zatrzymywać przy każdym z tych przejść. Ale okej, pójdźmy dalej, zobaczmy, co jest dalej. Ten odcinek może być trochę przydługi. Tak więc wyrenderuję go w innym dniu, niż go nagrywam raczej. Tym bardziej, że już bateria pada. Okej, to były... To jest... To jest pierwsze przejście, które było pokazane. Pewnie za moimi plecami już jest pełno tych mutantów, ale jebać to. Idźmy dalej. Okej. Ło, wiedziałem, fuck. No. Okej, idziemy dalej. Strasznie mi się podoba, jak stają na tych dwóch łapach tylnych. Fajnie, fajnie to wygląda, elegancko. Dobra, Artyom już zaczyna ciężko dychać. Tak więc wypadałoby znaleźć te filtry jebane, czy tę maskę, czy coś.
Okej, okay, tu mamy... Fajnie, fajnie w ogóle zrobione te metro tutaj, te przejścia takie wykrywające metale, okej. Okay. To już nie działa. No i po chuj, ja tu przyszłem. Przyszedłem, przepraszam. Te szafy są pozamykane. No, pięknie. Okej, okay, idźmy dalej. Teraz z drugiej strony sprawdźmy, co tu jest grane. Nie, tutaj byłem. Kurwa, deszcz pada. Tak jak u nas prawie. Tylko dobrze, że tam nie ma takiej powodzi w tym metrze, co u nas w Warszawie. Zresztą, ja tam Warszawę to mam w dupie. Idziemy dalej. Pewnie lecą już za mną, ale srać to. Okej, okay, nie musimy przeładowywać, tyle dobrze. Aha, i czyli jesteśmy tutaj w momencie, kiedy... Tylko mi nie gadajcie, że tutaj trzeba było... No nie, jak jest zapis, to pewnie tutaj trzeba było przyjść od razu. Okej, okay, mamy... Filtrów nie mamy. Tym się pożegnamy. Dzięki wam wielkie, na razie.